słuchaj, żeby coś było w stanie mnie zwlec z tej kanapy, to musiał być ten widok. Dzień dobry. Czekaj, pianka. Wczoraj wam pokazywałam mój prezent z Secret Santa i to jest kawa aromatyzowana orzechami włoskimi, boże, nie włoskimi, laskowymi i pachnie po prostu jak świeże ciasto. Dzień dobry. A już się z wami witałam. Mamy piękny nowy dzień. Idę do fryzjera, do Kamila, do Green Salon. Jest 10 rano. Oczywiście jestem trochę spóźniona. Jestem gotowa po Stanach trochę odżywić moje włosy. Zawsze się jakoś wstydzę nagrywać, ale już od tylu lat chodzę do Kamila, którego wam polecam całym sercem, że może w końcu coś wam pokażę. No to wbijamy. Od lat pytacie mnie, dlaczego suszę włosy. I zawsze mówię, że mój fryzjer mi każe suszyć włosy i też osób tego nie rozumie, bo moje włosy są kręcone. Więc teraz to widzicie na żywo. Powiedz, dlaczego ja mam suszyć włosy? Jeżeli nie suszymy włosów, to pozwalamy włoskom zostać otwartym, ponieważ woda się utlenia i musimy je ogrzać, żeby nastąpił bardzo szybki proces utleniania wody i wtedy włoska się domyka, czyli mamy naturalnie zabezpieczone włosy. Jeżeli zostawiamy włosy do wyschnięcia naturalnie, ta włoska się będzie rozchylała, ona się już nie domknie. Jeżeli idziemy spać, to najgorzej. Niestety będziemy wycierać łuska, on się zacznie wykruszać i wtedy mówimy o zniszczeniach mechanicznych, czyli niszczymy włos za pomocą mechaniki włosa. Dziękuję bardzo, wszelkie wątpliwości rozwiane. Polecam. Anegdota o mnie na dzisiaj, czyli Karolina chciała być blondynką, rozjaśniła sobie pół włosów, wyszła od fryzjera w swoim naturalnym kolorze, także wróciłam do pełnego brązu, stwierdziłam, że albo blond, albo brąz, nie ma żadnych pośrednich stanów. Jestem przeszczęśliwa, jest przepięknie. Kamila znajdziecie w opisie. Ups, biegnę. Skoczyłam na szybką zupę do Loving Hut, a teraz wracam do Łodzi, bo dzisiaj kupujemy z Kubą kulinkę, także żegnam się z Pałacem Kultury, sobie zrobiłam jakąś dziwną minę, ale jest głośno i słonecznie i widzimy się w domu. I wybieramy choinkę, tak jak w zeszłym roku będziemy ją zdrugać. Kupiłam sobie właśnie książkę, którą moja przyjaciółka Ola czytała na Seszelach, bo nie mam książki, nie mam słuchawek i jadę pociągiem. Cześć Kubuniu. Dobry. Dokąd idziemy? Domyślcie się. Super, kulturka. Zepsuł mi się trochę aparat, jak widać, jest nieostre. Chciałam ci powiedzieć, że wczoraj grałam Secret Santa. Wiesz co wylosowałam? Co to jest Secret Santa? Jezus, ma wylosowanie prezentów Secret Santa. No. Masz imprezkę. No. I każdy losuje sobie numerek i losujesz prezent, nie wiesz od kogo. No. Wylosowałam adopcję Rysia. Jestem opiekunem Rysia. O, fajnie. No ekstra, nie? Chciałam go powiedzieć. Ale super. Do wyboru, do koloru. Ale czad. No, taką. Ja myślę, że... Mamy zasadę, że wybieramy zawsze taką trochę taką niechcianą, taką minimalnie brzydkawą, więc rozważamy tę, bo jest taka trochę jakby pochylona, ale nie wiem, czy to nie jest przez to, że jest ścięta krzywo na dole. Jest ścięta krzywo, ona tak stoi. No, ale doniosłam. Doniosłaś, tak. Oto największa choinka. Choinka. Dobra, dawaj, czekaj. Co będziesz robił? Musisz podnieść ze mną. O Jezus. A! O! Co ty robisz? Co się dzieje? Trzymać? Tak, bo to jest popsute. Myślę, że ma idealną wysokość. No. Dobrze, że nie widzieliśmy większej, by się nie zmieściło. Wiedziałam, że już spełniłam mój obowiązek obywatelski na dzisiaj. Mogę iść się zdrzemnąć. Ale mi się w głowie zakręciło. Kupusiu, to jest twoje ostatnie wystąpienie we Vlogmasie, wiesz? Ja jeszcze nie byłem żadnym. Nie, no... To przyjdź tu, pożegnaj się i życz wesołych świąt. Slaughter Gang. I to było mój ostatnie wystąpienie we Vlogmasie.
Pięknie. Strasznie dziwnie światło. Andy, washed up. Co to za song? To jest 21 Savage Freestyle. Znaczy nie wiem, czy to jest taki freestyle, czy nie do końca. Ja nie znam się. Już nie mam siły nawet trzymać tego. Taka jestem. Proszę pana? No, taką wybrałeś. Powiedziałeś ta. Ale ona wygląda tak, wiesz jak ona wygląda? Jak co roku. No bo zawsze wybieramy ładną, to dlatego. Ładną, ale taką lekko krzywą. Bo krzywo stoi w stojaku. Nie, ale ja lubię jak ona jest krzywa. Zawsze ona musi być trochę taka. Ta jest trochę za ładna nawet. Tak? Oddajemy? No, oddajmy, przyniosę. Ja pójdę, ci się nie przejmuj. Nie, ja to sobie wezmę, ja to wezmę pod rękę akurat, będę szła po mleko. Tak. Ale od razu salon lepiej wygląda. Przepiękna jest. I to chciałam powiedzieć, jeszcze coś muszę powiedzieć. Chciałam dodać, że w naszym sklepie było napisane, że brak pakowania produktu. Że to jest hodowla ekologiczna, która jest specjalnie... Nie wiem co, ale... Było napisane, że jest specjalnie robiona pod jakby... To są hodowle choinkowe. Co zrobić z choinką, jak się skończy? Ale teraz krytykujesz ich, czy ich chwalisz? Nie, mówię, że było... że dobrze! A, no bo generalnie było napisane właśnie, że to jest hodowla specjalnie przeznaczona na choinki i one są w odpowiednich warunkach. I... że właśnie ile dwutlenku węgla pochłania taka choinka i co można z nią zrobić, kiedy już nie będzie nam służyć. Zrób porównanie, jak ta choinka jest, jaka ta choinka jest wielka. To masz ile? Masz 73? Ile? No, Kubusia ma 1,88 m, powiedzmy, tak? Więcej nawet już. Ta choinka musi mieć 2,20. 2,20, no. Proszę, sprawdźmy, czy nie jest... No bo ona jest jeszcze na stojaczku. Sprawdźmy ten, na centymetry. Na mojej linijce? Nie, jest git. Jesteś, pięknie wyglądasz. Pięknie, i jest taka, nie jest za szeroka, więc... Nie, no w ogóle nie jest za szeroka, w ogóle wąska jest. Wąska. Chodź, powąchaj, zrób test. Czy będziesz zjadał zabawki z niej, czy nie? Pączuś? Hej. Powiesz dzień dobry do państwa? Wszyscy cię lubią. No ty jednak jesteś niezręczny, powiem ci. No. Oj, dasz, ty. Galopuje? Będzie tęsknił za tobą. Nie wiem, a mówiłaś widzą, gdzie jadę? Nie. No. Super. Po co być przed świętami w domu? No, a wracasz kiedy? W poniedziałek, 23. Idealnie wtedy, kiedy Mikołaj przychodzi. No, o ile przyjdzie. Dobra, lecę, idę spać, pa. Budziłam się właśnie, słuchajcie, i czeka obiad, czyli sałata, pieczone ziemniaczki i jakaś szalona kapusta. Ale nie wiem, co tu jest. Będziemy testować. Muszę się uśmiechnąć. Pięknie to wygląda. No i zasnę głową z tym. Witam. Ja wróciłam właśnie z zumby z moją mamą. Jest 20:30. Ja idę się wykąpać i muszę się, słuchajcie, wyspać, bo jak wiecie, dzisiaj 3 godziny snu absolutnie mnie zniszczyły. Także poczytam sobie moją książkę o ziołach, o której wam wcześniej mówiłam. Tararam. I mogliście zauważyć, że filmy trochę poszły nie po kolei, bo Vlogmas sobotni wszedł później, potem miałam pewne rzeczy do ogarnięcia w nim. Na sam koniec pokażę wam jeszcze prezent, który dostałam wczoraj od Kai, bo po prostu skradł moje serce. Ostatnio Kaja była gościem mojego podcastu, który był poświęcony kryształom. I tak jak tam mówiłam, Kaja ma swój sklep z kryształami. Teraz akurat jej pierwszy drop się skończył i już nie można ich kupić, ale... muszę wam to pokazać. Dostałam najpiękniejszy na świecie różowy kwarc. Jest to największy kryształ, jaki kiedykolwiek posiadałam. Jest po prostu przepiękny. Do tego jest różdżka zrobiona z szałwii, lawendy i róży. Kaja to wszystko sama łączyła, pakowała, wiązała, robiła te etykiety. I tutaj macie taką książeczkę, gdzie jest napisane, jak oczyszczać i programować kryształy, oraz jest też informacja o tym, z czego składa się to pudełko i co oznaczają te wszystkie cuda. Cuda. Także koniecznie obserwujcie Kaję, bo na pewno będzie można niedługo kupić znowu te kryształy. A ja teraz lecę, moi kochani, i widzimy się jutro. Dobranoc, pa!